Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć. Witam Cię w ten przepiękny już niesłoneczny, a pochmurny u mnie dzień. Yy, padać nie pada, ale zapewne będzie. No, słońce nie musi być zawsze. Sam nie wiem, co się działo tego lata, że było aż tak pięknie, aż tak słonecznie. A dzisiaj jeszcze dodatkowo widzę trochę będą psuli nam tutaj humor, bo może pojawi się trochę hałasu. Naprawiają u góry okno, albo coś tam sprawdzają, bo podjechała wielka taka kosz do podnoszenia pracownik właśnie do niego wchodzi i, i, widzę, że będzie wjeżdżał na górę. Ale my lecimy ze swoim, czyli ze szpiegu life'em. W polityce dzieje się bardzo wiele, dlatego ja pogadam o czymś innym, ponieważ ja nie poruszam tematów politycznych. Taka jest zasada. Czasami bardzo trudno. Naprawdę bardzo trudno się nie odnieść do tego, co się dzieje, ale na szpiegulu, na szpiegu life'ie absolutnie nie będę tego robił, nie robiłem i nie robię. I tak będzie. Będzie bardziej na luzie. Bardziej na luzie. Przede wszystkim wczoraj pojawił się, opublikowałem, nowiutki odcinek podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Jest to odcinek poświęcony szpiegostwu opisanemu na kartach Starego Testamentu. Oczywiście wybranym kwestią tylko, bo tematyka jest naprawdę ogromna i gdyby tak chciał karta za kartą, to by to po pierwsze mój research trwałby, Bóg jeden wie, jak długo. Bo Biblia jest jednak, nazwijmy to jedną księgą, naprawdę, naprawdę sporych rozmiarów. No i, i postanowiłem wszystko zmieścić w jednym odcinku, co mi się udało. Oj, stuknąłem w stół sorry. O co mi się udało? Mam już pierwsze, pierwsze wrażenia słuchaczy. Odcinek został przyjęty pozytywnie. Trochę się obawiałem, jak będzie, a się okazuje, że jednak, jednak. No chyba udało mi się wycisnąć jak cytrynę tę tematykę i wskazać na kilka fajnych tematów. Polecam oczywiście zajrzeć sobie do Biblii do poszczególnych ksiąg, które pisze aczkolwiek, aczkolwiek to wcale nie jest potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że to, co zostało opisane w Biblii, musisz pamiętać o jednym: to jest fragment świata starożytnego. Nie ma znaczenia, czy jest fragment fikcyjny, czy fragment prawdziwy, czy fragment E, prawda? Jakby to jest non-fiction, czyli coś, co jednak miało miejsce, ale jednak zostało tak napisane, że, że zostało całkowicie zmienione. Jak choćby księga Judyty. E, odsyłam do OSS-a, e, do podcastu. E, to nie ma znaczenia. Ważne jest, co i jakie jest opisane, bo tak mniej więcej działo się w czasach starożytnych. Tak prowadzono działania wojenne, działania partyzanckie, tak działały armie, w taki sposób prowadzono pracę wywiadowczą, szpiegowską, dywersyjną, wprowadzano dezinformację i tak dalej, i tak dalej. Dlatego polecam, przesłuchaj sobie ten odcinek podcastu OSS. Jest naprawdę, naprawdę dobry. <laughs> Tej tematyki to nie jest tematyka o Przepraszam. O szpiegostwie starożytności. To jest tematyka o szpiegostwie na kartach Starego Testamentu. Nawet nie całej Biblii, prawda? Bo Nowy Testament to już jest, no wiemy już dużo, dużo więcej. To po pierwsze. O wiele lepiej poruszamy się w Nowym Testamencie. No, tak jesteśmy wychowani. To po drugie. A po trzecie, Mamy potężne odniesienia do tego, co się działo na zewnątrz, właśnie, bo to jest najistotniejsze. W przypadku Nowego Testamentu no mamy oczywiście odniesienia do tego, jak chociażby działało legiony rzymskie, jak działali, no, nazwijmy, komandosi czy rozpoznanie rzymskie, czyli oddziały extraordinari. Mamy w końcu, znamy doskonale cały system wywiadowczy starożytnego Rzymu, który był kiepski. To sobie powiedzmy szczerze, był kiepski, podobnie jak i cała administracja. To było kiepskie do czasów, do czasów Bizancjów, do czasów, kiedy powstał, zbudowano Konstantynopol, kiedy powstało Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, no tam to się rozwinął dopiero system wywiadowczy. Starożytny Rzym y, miał to, na ile mógł, miał całkiem nieźle rozwinięte, ale Rzym a Bizancjum to już nawet nie mówię o y, odległości w, w, w latach, tak? że w wiekach, nie w latach, w wiekach ja mówię o odległości w ogóle w systemie, czym był starożytny Rzym, to jeszcze, nawet w czasach imperium, to jednak takie rozbudowane państwo wodzowskie, ale w rozumieniu plemiennym. No, plemiennym. Szkoda, szkoda gadać. Natomiast teraz. Teraz, zresztą, ja nie będę tego poruszał od tej strony. Natomiast starożytne, wizancjum starożytne i potem średniowieczne, no to to jest zupełnie, ale to zupełnie inne państwo, zupełnie inaczej rozumiane. Ja bym powiedział, że to jest państwo już no, o cechach nowożytnych, nowożytnych, a, a Rzym to jednak jest ciągle, ciągle starożytność. To są duże różnice. W administracji również i w systemie wywiadowczym, który system wywiadowczy zawsze jest częścią administracji lub struktur armii. Tak? No i, i jest ta różnica. Mówię o tym, bo w starożytności to jest istotne, to jest bardzo istotne. Nie zrozumie się tematyki, o której opowiadam na OSS ostatnim, o, sta o Starym Testamencie, o szpiegostwie w Starym Testamencie, bez odniesienia do źródeł. Ja oczywiście tego odniesienia nie robiłem w tym odcinku. Będę o tym opowiadał. Dlaczego? Dlatego, że musimy się odnieść, albo poznać, Źródła to wszystko, co zostało opisane, chociażby w obronie oblężonego miasta, nasza taktyka. Tam jest cały rozdział poświęcony szpiegostwu, poświęcony komunikacji, tej komunikacji szpiegowskiej, w jaki sposób przekazywać informacje, poświęcony kodowaniu, jakie używano. Ale nie tylko, no, no wszelkich innych, tak, nawet w wojnie tu tukidydesa znajdziemy to. Już nie mówię o, o pismach chińskich, tak, Sztuka wojny Suncy, tam cały rozdział poświęcony szpiegostwu. 36 forteli anonimowego zupełnie autora, a, albo na przykład e, Sun Pin, e, metody wojskowe, metody wojskowe, no to jest częściowo taka praca, mm, ona w całości nie dotarła do naszych czasów, ale u tego ostatniego, do, to mamy całkowity opis, tak, walk nocnych. No, a przecież teraz wracam właśnie do Biblii. Gedeon Jerubal przeprowadził nieprawdopodobną akcję nocną. Machabeusze. Walki partyzanckie. One odbywały się nocą. Zasadzki odbywały się nocą. E, w ogóle zasady walk partyzanckiej, tak? E, Sumpin również mówi, bardzo wyrwane z kontekstu, ale o użyciu kawalerii. To jest zupełnie inne użycie kawalerii niż w czasach chociażby II wojny światowej. Ja nie mówię o jeździe na czołgach, no powiedzmy I wojnie światowej, gdzie ścierały się potężne yy, oddziały kawalerii. To zupełnie, zupełnie inaczej wykorzystywa... Ale mnie dzisiaj coś drapie. Zupełnie inaczej to wykorzystywano i bez odniesienia do tych źródeł daleko nie dojdziemy. No daleko nie dojdziemy. A musisz wiedzieć, że świat starożytny był naprawdę nieźle zglobalizowany. On był naprawdę nieźle zglobalizowany. To nie były oddzielne od siebie bomble, w których żyli ludzie, którzy nie wiedzieli o innych ludziach, którzy gdzie żyli. Nie. To, były, to był system naczyń połączonych. To był system naczyń połączonych. To jest aż nieprawdopodobne. Dzisiaj starożytność zaczynamy odczytywać na nowo. Znaczy, nie w tej chwili. To się stało już kilkadziesiąt lat temu. E, oczywiście jest opór, dlatego wczoraj mówiłem o nauce. Ale musisz wiedzieć, że ja opowiedziałem się o epistemologii, tak? tak? o badaniu podstaw nauki. O tych podstawowych zasadach. Ale to, te podstawowe zasady powodują, że nauka ciągle się zmienia. A, a, a to, co jest nauką, a co tą nauką nie jest, tak naprawdę decydują ogół naukowców. I to ten większość, tak? Cała reszta to jest margines. To, co dzisiaj nazywa się nienauką albo jakąś paranauką, może się okazać, że w przyszłości będzie nauką, a to o czym my dzisiaj mówimy, chociażby nawet że prędkość światła jest jedyna najszybsza i nie ma w ogóle stała, jedyna stała w świecie, może się okazać bzdurą. Ja nie mówię, że tak jest, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Ja nie podważam tego dogmatu, ale tego może aksjomatu, nie dogmatu, aksjomatu Natomiast chodzi mi o to, że chcę pokazać, że wszystko może się zmienić. Wszystko. Ludzie 100 lat temu myśleli, że wszystko jest już wymyślone, 200 lat temu, a nie było i ciągle wszystko się zmienia. Wobec tego zmienia się również nasze odczytywanie starożytności. Weźmy bitwę pod Kadesz. Tam w ogóle świetne akcje szpiegowskie są. Aha, co to jest Kadesz? To była walka, wojna. I pod kadesz rozegrała się potężna bitwa pomiędzy starożytnym wojskami starożytnego Egiptu dowodzonymi przez słynnego przecież Ramzesa II a, e, a Hetytami, którymi dowodził wówczas woj nie chcę skłamać, chyba Muwatalis II. I tak, 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 tak. I teraz tak, e, przez całe wieki, przez całe wieki uważaliśmy, że bitwę wygrali Starożytni Rzymianie, że Ramzes wygrał, odniósł potężne, wspaniałe zwycięstwo. No, tak wyglądała propaganda starożytnego Egiptu, którą odkryliśmy wcześniej i dotarła, archeolodzy, i dotarła do nas dzisiaj. A zobacz, w 1930 roku w Bogaszkoj, które okazało się taka miejscowość turecka, która okazała się być wioseczką, zbudowaną na, na, potężnym, starożytnym mieście stolicy Chetytów. Hatusza to była. Tam odnaleźliśmy archiwa, tabliczki gliniane i z tych tabliczek glinianych odczytaliśmy zupełnie, zupełnie inną historię niż nam to przedstawili starożytni Egipcjanie. Okazało się, że bitwa pod Kadesz wcale nie była wygraną że, e, Egipcjan, starożytni Egipcjanie. To nie była wcale m, wygrana Egipcjan, dlatego, że e, oni nie zawładnęli tam tą częścią świata, a nigdy od tej strony nie patrzyliśmy, że o wielkie zwycięstwo, ale zaraz, no jak wielkie zwycięstwo i nie tych ziem nie macie, nic pod kontrolą, co się dzieje? Okazało się, że Hetyci mieli te ziemie cały czas pod kontrolą. Ta bitwa wyszła zero jedynkowo, to znaczy tak naprawdę Ramzes został łupnia. Ale y, politycznie, politycznie y, ta bitwa została nierozstrzygnięta, to znaczy status quo zostało zachowane pomiędzy Hetytami a właśnie Egipcjanami. I to jest, to jest przecudowne. To samo z, z bitwą yy, z wojną galijską. Juliusz Cezar pozostawił po sobie wspaniałe dzienniki, ta? nazwijmy to dzienniki wojenne, wspaniała cywilizacja rzymska pokonała tych barbarzyńskich Celtów, w ogóle z lasu wyciągniętych z zakrzaka. A dzisiaj archeologia pokazuje nam, że nic z tego. Okazuje się, że ani Cezar nie był taki dzielny, ani Rzymianie aż tak cywilizowani ani yy, Celtowie aż tak barbarzyńscy i zacofani. Ich cywilizacja była całkowicie porównywalna z cywilizacją rzymską, której w końcu ulegli. Ale, ale to, co my mamy w głowie, kim był Celt, to zupełnie inna, inny lud niż to, jakim on był na, naprawdę w rzeczywistości. Ale dobra, to już tak opowiadam właśnie, bo chciałem ci unaocznić, że bez odniesienia do źródeł, to po pierwsze do wykopalisk archeologicznych, do tego, co historia ustala, no, nie da się zrozumieć tego, co się wówczas działo i w jaki sposób działano, a warto, moim zdaniem, bardzo, bardzo warto. To jest okres wakacyjny i chciałbym Cię tylko polecić: blog szpiegul.pl nadrób wszelkie zaległości, tam jest ogrom, masa, masa wiedzy, masa różnej wiedzy różnej wiedzy o szpiegostwie przede wszystkim, o pracy wywiadowczej, konwywiadowczej. No po prostu, jeżeli nie, nie czytałeś, nie słuchałeś wszystkiego, nie widziałeś wszystkiego, koniecznie idź na, na blog i, i nadrób wszystkie zaległości. Masz wakacje. Przypuszczam, że masz troszkę, troszkę na to czasu. Ja pracuję w tej chwili nad moją częścią książki o, analizie, o wywiadzie i analizie w biznesie. Wydajemy ją w tym roku razem z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem. Bardzo, bardzo interesująca pozycja już teraz mówię. Ja dzisiaj już do niej ponownie siadam, także no, no jest świetna. I na jedno pytanko jeszcze chciałem odpowiedzieć, które się powtarza w różnych konfiguracjach. Czy umiejętności i wiedza przekazywana w ramach kursów CSI jest wiedzą całościową, tak? czy, czy, czy jest to wiedza zamknięta? Odpowiedź jest taka: i tak, i nie. Dlaczego? Bo jest, bo jest całościowa, ale nie jest absolutnie zamknięta. Chodzi o to, że zarówno, zarówno życie, jak i sama wiedza, wiedza są znacznie bogatsze niż nasze wyobrażenia. I teraz na przykład w analizie strategicznej ja uczę wybranych metod, optymalnych, zrozumiałych dla ludzi, którzy z matematyką są powiedzmy, no nie za pan brat, nie za pan brat, dla humanistów bardziej. No poza tym każda sytuacja, indywidualna, to znaczy każde, sytuacja każdego biznesu, w przypadku CSI, Corporate Security Intelligence, em, czy też indywidualna człowieka i pojedynczego indywidualnego życia. I tutaj mówię o e SID, tak? Self Intelligence Development. No to, to one są różnie I, i stosowanie różnych narzędzi i, i różnych rozwiązań, w ogóle, nazwijmy to organizacyjnych, jest, jest, możliwe. Dlaczego, dlatego słowem kluczem tutaj jest dostosowanie. To jest, to jest słowo klucz. Dostosowanie. I teraz tak. Kolejna rzecz. Wgłębiając się w szczegóły tego, o czym mówię, o czym szkolę, o co propaguję chociażby za pośrednictwem Szpiegu Life to odnajdujemy bardzo wiele różnych odcieni, których nie widać na pierwszy rzut oka. Po prostu ich w ogóle nie widać. Na przykład jeszcze kilka lat temu wydawało mi się, że e, McKinseyowski proces rozwiązywania problemów, że on jest optymalny i że on właśnie pokazuje to, e, o czym mówi koncepcja CSI. Zacząłem wgłębiać się w szczegóły, no i okazało się, że nie. Okazało się, że CSI różni się od niego, pomimo kilku punktów zbieżnych, różni się i, i jest zupełnie, zupełnie inną propozycją rozwiązywania problemów, zapobiegania problemu, minimalizacji strat, tak czyli maksymalnej likwidacji sku negatywnych skutków. To jest zupełnie coś innego, co mnie. Bardzo zaskoczyło, ale ja mówię, to jest koncepcja. Koncepcja ma to do siebie, że ona się rozwija. Poza tym ta koncepcja powstała wtedy, kiedy zostały zmienione paradygmaty. Ja ciągle mówię, że nastąpiła zmiana paradygmatów. To jest najnowocześniejszą koncepcją. W zakresie wykorzystania analizy i wywiadu i bezpieczeństwa biznesu i zarządzania strategicznego. To jest najnowocześniejsza koncepcja, ale to nie oznacza, że jedyna i to jest koniec historii. Nie ma czegoś takiego. Kiedy pojawił się, pojawiła się koncepcja no, wywiadu gospodarczego, tego to był naprawdę takim, na takim podstawowym poziomie, innego już od szpiegostwa, już zaczynaliśmy to odróżniać. Czyli powiedzmy, mamy lata osiemdziesiąte, albo zacznijmy od Portera, że on się pojawił i, i, i Porter zmienił właśnie. To, czym jest wywiad, wywiad gospodarczy, on przełamał, on wprowadził nowy paradygmat, inny sposób myślenia. I najpierw mieliśmy tak wywiad, wywiad konkurenta, wywiad y, konkurenta jako takiego, a później ten paradygmat poszedł dalej, mamy wywiad konkurencyjny, rozwijała się również analiza. Niezależnie od tego, rozwijała się branża security, branża bezpieczeństwa biznesu. Yy, I nagle Bach. Pojawił się nowy, nowy... I to 2000 który? Ja nie pamiętam, 14, 16 rok pojawiła się całkiem nieśmiało koncepcja CSI. A okazuje się, że no zmiana paradygmatu, zmia zmiana, zmiana. We wszystkim jest zmiana. Widzisz, w odczytywaniu historii jest zmiana. We wszystkim, absolutnie w nauce jest zmiana. Zmiana to jest jedyna stała w naszym życiu. Zmiana. I dlatego musimy zarządzać zmianą. Zmiana jest jedyną stałą w naszym życiu. Taki dzisiaj morał mojego szpiegu Life'a. O szczegółach oczywiście ja tego opowiadam jest zrówno na szkoleniach. Będę o tym mówił w szpiegu Life'a, w poszczególnych odcinkach... No, będę ciągle propagował tą wiedzę, więc, więc na pewno na pewno o, 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 o tych wszystkich narzędziach, o zmianach be, będę, będę mówił, aha, jeśli chodzi o cykl SID, Self Intelligence Development, wiem, że tego chcecie więcej, obiecuję, że w ramach szpiegu Life'a no tak to zrobię, żeby było tego więcej, lepiej. <grym> Mocniej, mocniej będę wyciskał jak cytrynę poszczególne rzeczy i będę je przekazywał. Jeśli chodzi o zrobienie kursu na ten temat, nie wiem, bo, bo były takie pytania. Nie wiem, nie wiem, czy taki kurs SID zrobię. Ja go nie robię tylko dlatego, że, że nie mam na to czasu. Ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Jeśli będzie zainteresowanie, to, to musisz do mnie napisać na ten temat, bo, bo ja nie wiem, no to wtedy zastanowię się, czy nie poprzesuwać niektórych planów, ale. Ale mówię, no ponieważ właśnie nie mam na to czasu, to ja staram się w ramach Szpiegu Life i obiecuję, że będzie tego więcej, bo tego chcecie i, i tyle. Ja wracam dzisiaj do pracy, a pracy mam mnóstwo, jak widzisz. Tobie życzę miłego dnia, bardzo wiele pozytywnej energii i do zobaczenia już niedługo, do usłyszenia, Piotr Herman, Szpiegul.pl, cześć!